Siema, z tej strony Żaruby. Ja jestem DW, a to jest eksperymentalny odcinek ze mną, dziś wyjątkowo. Jesteśmy na Wrocławskiej, idziemy pytać ludzi, jakie mają plany na Sylwestra i co o tym generalnie myślą. Zaczynajmy! Dobrze zacząłeś. A więc dobrze zaczynając. Jakie ma pani wesołe plany na Sylwestra? Moje wesołe plany na Sylwestra nie wydają się tak bardzo wesołe. Po niektórych, ponieważ spędzę tego Sylwestra w ogóle najbliższych znajomych w ich domu, aczkolwiek będziemy robić różne wesołe rzeczy. No jasne, że w pracy. No, myślę, że tak jak wyjdzie, tak i będzie. Zapowiada się kameralnie. Jakaś domówka? No raczej tak. W pracy. To może ja też przyjdę do pracy. Chociaż w jakiś sposób, nie wiem, uświętować ten nowy rok w pracy, nie wiem, jakieś piccolo, może coś mocniejszego. Mocniejszego po pracy. Zdecydowanie. Nice. No proszę pana, my mamy plany takie, że niestety jesteśmy w domu. Z rodziną, z dziećmi, dlatego że pracujemy na co dzień i chcemy troszeczkę spokoju, ale będziemy też miło spędzać po prostu w domu Sylwestra. Ale jakiś taki jakby sposób uświętowania tego, że jest nowy rok, nie wiem, tak. Jakieś piccolo, czy może życzenia noworoczne? O, to jest super pytanie. Czy panie mają życzenia noworoczne? Postanowienia, oj, znaczy. Kurczę, postanowień to mamy dużo! Praca tylko i wyłącznie praca. A ja w domu po pracy. Pracy, ale jakieś imprezowanie, czy nie wiem, chociaż w pracy jakieś piccolo się otworzy, czy nie coś? Tak, pan widzi, w poniedziałek spędzamy właśnie czas na rynku, więc to będzie odwrotnie czas w domu. Ale czy... nie możemy ich zdradzać, proszę pana. No, ale nie, ja nie moje postanowienie noworoczne jest takie, że poszukam sobie nowego męża. Pan Hubert jest, pan reżyser jest wolny. 17-latek. Można podobnać z Ukrainy. Będziemy szukać kogoś na Ukrainę. I planujemy wakacje właśnie do koleżanki na Ukrainę, tak, wyjazd. Na Ukrainę wyjazd. Po nowym roku, to jest takie nasze postanowienie. Tak. Taka kwestia co do strzelania fajerwerkami. Czy pani uznaje strzelanie, czy na przykład ma pani psa i jest pani przykro, jak ktoś inny strzela? Miałam przez 16 lat psa, którego niestety musiałam karmić środkiem uspokajającym, który nazywa się Relanimal. Polecam. Za małeś. Lokowanie produktów mamy. Lokowanie produktów. Tak, z tego względu, że mieszkamy na poligonie, także nasze zwierzęta są przyzwyczajone do huków, także u nas to jak najbardziej. W leśniczówce, więc bezproblemowo tutaj u nas te nasze zwierzaczki też, które mamy, to... Reagują bardzo pozytywnie. Tak, bardzo. Lubię oglądać, nie lubię strzelać, nie mam nic przeciwko. A, okej. Okay. Większe show zrób. Okej! Okay. A postanowienia noworoczne są? Nie. Nie, żadnych. Żadnych. Ojej. Kolega, może? Mamy jeden głos. Nie, my nie z tych, bo się i tak nie spełniają, to po co wejść w nowy rok bez żadnych, no wiesz, takich przyjemności. Niekoniecznie. Jakichś z powodów, nie wiem, zwierzak jest w domu, czy tak po nie, prostu... Nie, ja się boję. O. No, wolimy oglądać. W każdym razie, no, jestem dobra. Generalnie... Jakkolwiek bardzo to lubię i dobrze wspominam, od najwcześniejszych lat swoich młodości kojarzę tak Sylwestra z fajerwerkami, to wydaje mi się niestety, że jest to zbędne zaśmiecanie naszego środowiska, irytowanie naszych zwierząt, które muszą przyjmować Relanimal. Więc jeśli podobało wam się, jak się stresowałem przed kamerą, co w sumie robię dalej, możecie nagrodzić moją ciężką pracę łapkami w górę oraz subskrypcją. I możecie nagrodzić też pana reżysera, jeśli polajkujecie jego profil Żaruwy Plus na fejsie. I w sumie to tyle na dzisiaj. Wesołych świąt. No dobra, ale dlaczego wesołych świąt, jeśli kurczę świąt już nie ma, skończyły się? Nie wiem, dlatego że się stresuję. On jest świrem i to mówi reżyser, który właśnie teraz nagrywa. Trzymajcie się i cześć.